Jeszcze dwa głosowania, więc przeskoczymy na chwilę. Rezolucja w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych w zakresie zmiany podstawowych artykuł 13b dotyczący zasad ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdami samochodowymi na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Projekt grupy radnych, druk nr 1039R, referuje pan Dominik Jaszczowicz. Szanowni Państwo, krótko o to, że w 2019 Rada Miasta Krakowa podjęła taką rezolucję. Zwracają się do ustawodawcy, czyli do Sejmu RP, do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o to, aby zmienić zapisy artykułu 13b wspomnianej już przez pana przewodniczącego ustawy, tak aby zderegulować przepisy dotyczące wysokości, czy możliwości pobierania opłat za parkowanie przez w naszym przypadku gminy. Co więcej, proponujemy, aby wprowadzić zapis do tej ustawy, który pozwala wprowadzenie jakiejś płaty łącznej, czyli zatem taki bilecik, który pobieramy przy parkowaniu. Można by było również podróżować, tramwajem, autobusem, środkami komunikacji miejskiej i taka, żeby taka opłata była łączna, żeby takie coś wprowadzić do tego projektu, do nowelizacji ustawy. Jest to ważne, ponieważ chcemy zachęcić osoby parkujące w strefie drogowej, żeby w strefie poruszały się pojazdami i środkami transportu publicznego, a nie samochodami. Stąd takie postulaty. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na godzinę 18.15. Ostateczny termin na godzinę 18.20.